pamiętamy o wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, którzy oddali za nią życie, polecamy im Bożemu Miłosierdziu, a w szczególny sposób modlimy się za świętej pamięci Jana Wilkos, jest to zakończenie mszy świętych gregoriańskich, a także za świętej pamięci Janinę Przysiężniak, 74. rocznicę jej śmierci. Po przeprawie promem na drugi brzeg przewoźników
Przewoźnikom nakazano, aby czekał na nich od strony Kurówki. Sami wraz z aresztowanymi udali się pieszo do wsi. Ubowcy najpierw chcieli przeszukać dom Grzegorza, więc aresztowani i pilnujący ich funkcjonariusze pozostali na zewnątrz. Rewizja w domu przeciągała się. Jeden z funkcjonariuszy pilnujących zatrzymanych poszedł sprawdzić przyczynę przedłużających się czynności. Gdy ubowiec zniknął za drzwiami, ten, który pilnował Janinę i Mariana, szepnął kobiecie, aby uciekała. Kiedy zaczęła biec, ten strzelił do niej. Po dokonanej zbrodni ubowcy uciekli w kierunku promu. W tym czasie w kościele parafialnym odbywała się spowiedź wielkanocna. W świątyni przebywało wielu partyzantów. Po usłyszeniu strzałów ruszyli tak zwaną dworską drogą w kierunku pomnika znajdującego się w centrum wsi. Dopiero stamtąd ktoś skierował ich na miejsce zajścia, jednak ubowców już nie było. Partyzancki pościg ruszył w kierunku Sany. Niestety nie dopadł zabójców Jaki. Zdążyli przeprawić się na drugi brzeg Sany. Rano Janinę przysiężnie zaniesiono do pobliskich chałupy. Sprowadzono pomoc medyczną młodego Szaniawskiego, który przed wojną studiował medycynę. Posłano także po księdza. Niestety rana okazała się śmiertelna. Pogrzeb Janiny przysiężnie i jej nienarodzonego dziecka, a była w 7 miesiącu ciąży, odbył się 2 kwietnia 1945 roku na cmentarzu w Kurówce. Uczestniczył w nim oddział Narodowy Podziemia Niepodległościowego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Kompania honorowa żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oddała salwę pożegnalną. Wieczny odpoczynek raczy jej dać Panie, a światło dziękuję i świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Bardzo dziękujemy Pani Bogu za przybliżenie nam historycznej postaci. Bardzo się ludzi odbudzą do takie młodzie odbudowa. Tyle wie, gdzie moi kochani. Bardzo się cieszę, a teraz Pana Sekretarza proszę o wyprowadzenie szkoły. Moje szanowanie. No. Zaraz tam dojdę do Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witamy. Wiązankę składa starosta Jarosławski. W imieniu władz gminy Kurłówka wiązankę składa wójt gminy Kurłówka oraz przewodniczący rady gminy Kurłówka. W imieniu dowódcy 3. Podkarpackiej Wiązankę składa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło obwodu Nisko-Stalowa Wola.
wiązankę składa Jarosławskie Stowarzyszenie Ocalić Przyszłość dla Przyszłości. Wiązankę składa Grupa Rekonstrukcji Historycznej porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim Wir z Biłgoraja. Wiązanka od Szkoły Podstawowej imienia Józefa Świątoniowskiego z Brzyskiej Woli. Symboliczny znicz złożą przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Kyci w Kuryłówce. Również symboliczny znicz złoży Ochotnicza Straż Pożarna imienia Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. Wiązanka od Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kuryłówce. Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa ma wiązanki lub znicze, to proszę złożyć. Godne uczczenie pamięci Janiny Przysiężniak, pseudonim Jaga. Proszę poczty sztandarowe odprowadzić. Jesteś tutaj na grobie z okazji rocznicy Janki, przynajmniej. Tak się złożyło, że. Przynajmniej pierwszy raz, odkąd my organizujemy uroczystości. Nie, no z okazji. Jeszcze były 4 lata temu. Z okazji rocznicy zdecydowanie to nie była pora, kiedy byśmy tutaj bywali. Na wszystkich świętych. Przed wszystkimi świętymi, żeby te groby jakoś tutaj, bo to nie jest. Mamy 12 grobów. Ja pamiętam, a jego nie pamiętam, jak przyjeżdżał. Zawsze. Zatrzymywali się też jak moich dziadków. No to jeszcze wcześniej, jeszcze jak ojciec żył, prawda? Jak jeszcze ojciec zmarł w 2012 roku i po tym 2012 już razem z Ryśkiem. Rysiek to z kolei Rysiek Dolny, czyli syn siostry pisał do mnie, najstarszy. Ja znam osobiście Ryśka. No więc właśnie, Irenie znała razem z Ryśkiem, z Renatą, ja z moją żoną przez parę lat żeśmy tutaj jeździli. No niestety później złożyło się też tak, że zarówno Renata, jak i Rysiek odeszli. No i w tej chwili jeździmy już we dwójkę. Staramy się jeździć we dwójkę z żoną. Jesteśmy tutaj co roku, tak jak mówiła, przed wszystkimi świętymi, a w tym roku, ponieważ Władek nam odpowiednio wcześniej uznać, to chcę to nagrać do tego. My to w tym roku przyjechaliśmy. Udało nam się po prostu trafić, przyjechać. Ja bardzo się cieszę właśnie, że my też jesteśmy bardzo szczęśliwi.
że to tak akurat jakoś wyszło szczęśliwie, że... Moim marzeniem jest, żeby Jankę wynieść na piedestał, że tak powiem, żeby stanęła w panteonie Polek, takich bohaterek ciemiężonych, które bardzo wychowana w wartościach takich patriotycznych, przecież rodzina Janki była zawsze bardzo wysoko patriotyczna, miała swoje idee i ponieważ ona zginęła tak tragicznie w młodym wieku i przede wszystkim dlatego, że ona była przyjaciółką mojej mamy i te wspomnienia, te blizny takie emocjonalne towarzyszyły nam całe życie w domu. Myśmy tym żyły, bo moja mama na okrągło to opowiadała, przecież była przy śmierci, przy agonii Janki i dla niej to było straszne przeżycie i ona jak pierwsze kroki, jak chodziliśmy tutaj na cmentarz tą bramą, to pierwsze co to ona szła do Janki, a dopiero później, o tu zaraz obok leży prababcia moja, dopiero na grób prababci i potem tam na grób swoich dziadków i tak dalej. I ponieważ myśmy tym żyły, ja postanowiłam to wszystko opisać i te wspomnienia, jak widzę, cieszą się te wspomnienia bardzo takim dużym wzięciem. Bardzo dużo ludzi w mediach społecznościowych traktuje ją jak idolkę i to i młodzi, i starzy, i towarzystw różnych, i miłośnicy historii. Naprawdę... No, oczywiście byłoby to wspaniałe, gdyby rzeczywiście tą drogą to wszystko poszło, gdyby udało się jakoś to wszystko w ten sposób, żeby ciotka, bo to przecież moja ciotka, stała się jakimś takim symbolem właśnie walki, odwagi, tak, walki o wolność, no i takiego patriotyzmu. Niezłomnej. Do śmierci. Ale jeszcze, Aneczko, jeszcze dotychczas tam pisane. Jeszcze nie ma żadnej publikacji książki, bo by było pisane prawdziwie jak, naukowej książki. Jak uniesła śmierć, tak, jak prawdziwie było. A to w samochodzie, a to na formacjach, a to nowa kupi są te dziewczyny wykręte na rodzinnym placu. No on korzystał z mojego bloga, ja mu ale dobrze, że w ogóle opisał, tam jest poświęcony też i koleżankom Janki, cztery rozdziały w pierwszym tomie, a potem jeszcze trzy rozdziały trzem osobom kolejnym, więc to jest dobra inicjatywa, tylko że to nie ma wartości historycznej, ale to jest takie czytadło, ale książka. Wiem, że się cieszy bardzo dużym powodzeniem i ja mam satysfakcję. A to ja wiem, bo mam książkę, ile ludzi przychodzi i pożycza ode mnie tę książkę. Żeby i przede wszystkim bardzo dużo ludzi słuchało w formie czytanej w radiu, bo drugi program chyba emitował całą książkę. Także nie, pięknie by było, gdyby to rzeczywiście tak było. Ja jeszcze cały czas też mam w pamięci słowa ojca, które już też nie, czy słowa, czy też opowiadania dalszy ciąg ojca. Ale jest krótko, bo krótko, niechętnie do tego wracał, ale nigdy nie opowiadał chciał. Takie. No bo to było takie traumatyczne. To, że wiesz, on tam się rzucił w jej obronie, został pobity, zabrany. Kazali mu stać na dziobie i nie wiedział, czy nie dostanie z głowy po drodze. Później ale widzisz, blisko był na tyle, jak przyjeżdżał. Powiedz, jak to prawdziwie było. Nie chciała się nie dziwić. Nie chciał, nie wprowadzę, żeby przeżyło bez wiedzy. Ten strach przede wszystkim i o własne życie, i świadomość, że był świadkiem. Zresztą on jak płynął już, został zabrany przez UB, to on nie wiedział, co Janką się stanie, bo ona jeszcze żyła przecież. No, ja Franciszka, już nawet nie Janki, ale Franciszka Oleszkiewicza. Tam był jeszcze to kwestia kupę. Załatwiania gminy, z tego co wiem, to przecież tak, też dziadek. Tak. Szkoły minister, też prawdopodobnie. Załatwił to, że w Kurówce, a nigdzie, gdzie to miała być konkurencja. No przede wszystkim Łańcut miał być powiatem i tego jeździł, miał swoje wejścia, miał przede wszystkim autorytet. Zresztą Ministerstwo Komunikacji tutaj stąd był.
generalnym dyrektorem Kolei Państwowych przy wojnie. No i on z jego inicjatywy nadzorował między innymi kolejkę w Kuźnicach. Stamtąd pojechał z Kurówki do Zakopanego. Masę ludzi dostało pracę przed wojną, więc to były, tutaj było dużo wykształconych ludzi z Leżajska, no, ale i most, z Kurówki. Na Sanie most był dzięki most, jego inicjatywie odniata. No, także fajnie, cieszę się, że ja cieszę się, że Ciebie poznałam. A my się znowu cieszymy, żeśmy dotarli, bo to no. Przecież... A kiedy przyjechaliście? Znaczy, no tutaj dzisiaj. Dzisiaj dopiero, tak? Tak, tak. Pomyślałam sobie weekend, to pewnie już w piątek może przyjechali, nie? Na weekend. Nie, no to tak nie. Przyjechaliśmy wczoraj tak naprawdę wieczorem, myśmy po drodze jeszcze, bo my mamy jeszcze i w Katowicach, i w Krakowie też ludzi nie robimy. Po kolei. A w Krakowie kogo macie? Przecież Janusz jest Zryśka, we Wrocławiu. Zryśka z Trójki. Nie, ze strony mojej matki. Nie, do ojca. Także, że po prostu Janusz jest we Wrocławiu. Ale z Renaty matka jest w Zakopanem. Parę lat temu byłam w Zakopanem. I wydawało mi się, że mijam Mariana. Czy możliwe, żeby on w Zakopanem był? No, jeszcze żył, oczywiście, jeszcze przed śmiercią. I no, dosłownie tym samym chodnikiem. Myśmy się minęli i ja mówię, rany, przecież to Marian. Odwróciłam się i byłam Marian, ale to on już był kawałek... Nie. To znaczy, nawet gdyby był, to na pewno by... Teoretycznie, nie zwrócił uwagi. Nie byłby sam, bo jeśli w ogóle... Sam, na Strążyckiej. To nie mógł to być on, ale podobny sobowtór jakiś jego. Cieszę się, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tych uroczystościach i bardzo się cieszę, że kiedy kilka lat temu rozpoczynaliśmy tutaj upamiętniać świętej pamięci Janinę Leszkiewicz-Przysiężniak, było nas garstka osób, a teraz ma to taki wymiar, można powiedzieć, bardziej ogólny. Nie tylko mieszkańcy się spotykają, nie tylko historycy, pasjonaci, ale również władze gminy, różnego rodzaju stowarzyszenia, związki. Jesteśmy tutaj zarówno z Wrocławia, jak i z Jarosławia, ze Stalowej Woli, tak naprawdę z każdej strony Polski. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i za upamiętnienie tej młodej kobiety, świętej pamięci Janiny Leszkiewicz-Przysiężniak, żony Franciszka Przysiężniaka, ojca Jana. Tak, u nas młodzi bardzo są zaszczepieni taką kultywowaniem takich patriotycznych postaw. Mamy tylko nadzieję, wszyscy tutaj dzisiaj zgromadzeni, że za rok 75. rocznicę zamordowania Jagi być może stanie tu bardziej okazały pomnik, albo przynajmniej to miejsce pamięci będzie w jakiś sposób wyróżnione. No to dużo zależy od rodziny, bo rodzina musi wyrazić zgodę. Tak. Ja absolutnie tutaj nie mamy żadnych zamiarów wykorzystywania. Nie, to jest jak gdyby osoba, no nie powiem publiczna, ale po prostu to... Bo to jest według ustawy, no taki grup może być przekopywany zawsze. Nie będzie osoby, która by się wykopała tutaj. Bo rozumiem, że pan Piotr jako, jako przedstawiciel jakiej organizacji? NSZ-u, tak? Z Jarosławia. No, to pan jest zorientowany na temat budowy tego. Tylko my musimy poczekać, aż nam... Bo my jako Jarosław Podkarpacie nie możemy tego zrobić, to musi zrobić zarząd główny, bo on dysponuje finansami. Więc to oni po prostu zrobią. Ale podobno mówił, że są sponsorzy jacyś. Ze sponsorem raczej nie będzie. Znaczy jest po prostu sponsor chętny, bo zabyłoby pieniądze całość, tylko po prostu, żeby... Formalności muszą być zapewnione wszystkim. Wtedy oni po prostu wykładają pieniądze i też nie muszą. No, 4 lata temu, jak pierwsza była rocznica, to rozmawialiśmy na ten temat. Był nawet i poseł z Jązownicy i ktoś jeszcze byli, i z Warszawy byli jacyś ludzie. Był wtedy sekretarz generalny MON, pan Ścibut, Bogdan Ścibut. I był taki rozczarowany, jak zobaczył, że jest skromny, że taka bohaterka ma skromny grup. Tutaj jeszcze to by ten grup dawno był zrobiony. Tak? Janina, natomiast... To zmieniam. Janina, tak.
Tak. Tak. 13 października powstał upamiętnienie w miejscowości Graba w gminie Jarocin i była uroczystość z udziałem i władz państwowych. Także jest to miejsce, to jest taka śródleśna miejscowość, warto ją odwiedzić. Właśnie tam zginęło 9 partyzantów, to była bitwa przegrana jednak. 14 osób cywilnych zginęło. Ale mówisz o tej bitwie, co miało być w czasie wesela, tak? Tak, miał tak, w czasie tak, ślubu. Bo mówię, że 13 października został odsłonięty pomnik ku czci wydarzeń z 28 grudnia, no 27, 28 grudnia. 8? 8, tak, tak. Bo to jest 28 grudnia 1943 roku, tak. Także zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo jest taki... Władziu, a skąd wiesz, jak ciebie nie było jeszcze na świecie? Nie? Byłeś już? Władziu zawsze był. Ale był i leci będzie. Teraz Aneszko jest... Władek już karabin wtedy jeszcze ma. To Władziu tylko tak ładnie wygląda młodo. To jest miejscowość niedaleko Niska, jakieś 15 km od Niska. Nazywał się Andrzej Machaj i na nim podziemnie wykonało wyrok. Zresztą w książce mego ojca jest tylko podane nazwisko Machaj, prawda? Ja doszedłem, że to był Andrzej Machaj. I że pochodził właśnie z Kończyc. To znaczy tato pisał w tej książce, że to był Machaj, tak? Już wiedzieli wtedy partyzanci. Tak, wiedzieli, że jest Machaj i na nim wykonano wyrok. A wyrok kiedy wykonano? Ja słyszałem, no, że jakiś czas, no nie wiem ile to upłynęło. Że on był w ochronie banku w Kamieniu, no i, na, i wtedy właśnie jego zastrzelili pod ziemię. Załatwiło go w ten sposób. Z Kuryłówki pochodził również brat Perełki. Michał Krupa, pseudonim Wierzba, dla którego, dla Andrzeja Pityńskiego, słynnego rzeźbiarza, to jest wujek. I on ukrywał się do 59 roku w Kulnie jako trzeci pod względem długości ukrywania się. Drugi to był właśnie Andrzej Kiszka, w tej naszej roczniku to jest jako drugi po tym lalku słynnym na całą Polskę. A właśnie Wierzba się ukrywał do 59 roku w Kulnie i w tym roku w Ulanowie, bo Michał Krupa, pseudonim Wierzba, mieszkał później po wyjściu z więzienia w Ulanowie. Akurat tylko z tego, co dobrze pamiętam, to po więzieniu żył tylko jeszcze 5 lat. Ożenił się tam właśnie w Ulanowie, nie miał dzieci. Andrzej Pityński wykonał dla niego taką tarczę jakby honoru. I wójt, burmistrz Ulanowa postarał się o jakieś tam pieniądze z województwa i w tym roku gdzieś w okolicach połowy czerwiec coś jest planowane, odsłonięcie pomnika właśnie tego kolejnego waszego bohatera z tych stron. Michał Krupa, pseudonim Wierzba, chyba drugie to pułkownik chyba. Aż moglibyście pomyśleć o tym, żeby upamiętnić Franciszka Oleszkiewicza albo ulicę, albo coś, bo on miał bardzo duże zasługi dla Kuryłówki, dla miasta, dla powiatu. W Janowie Lubelskiej, tam jak pojechałam na Porytowe Wzgórze na tą imprezę, no to tam jest jedna długa ulica ojca Jana. Długa, ale ma takich przecznic kilka chyba. Także... I ojca Jana ulica jeszcze jest w Jastkowicach, miejscowość koło Stalowej Woli. To jest taka miejscowość, co ja z niej pochodzę, a została nazwana dlatego, że tam mieszka mojego brata córka i jej mąż miał możliwość sobie wybrania takiej ulicy i wybrał sobie ulicę, bo był pierwszym na tej ulicy, też ojca Jana. A pod Mielcem wyczytałam wczoraj na Facebooku, jest jakiś ufundowany pierścień ojca Jana i na jakiejś imprezie był komuś wręczany. To są sygnety niepodległości, przez Mielec są nadawane i taki sygnet ma właśnie między innymi Michał Krupa i ma taki sygnet Franciszek Przysiężnik. I kto to dostaje, ten sygnet? Jak to wygląda? Gdzie to, gdzie to dają znaczy, komuś? Z tego co wiem, gala odbywa się w Mielcu. W czerwcu ubiegłego roku taka gala była i tam sygnet Michała Krupy odebrała pani Maria Marcinowska. Natomiast sygnet Franciszka Przysiężniaka odebrał Jerzy Przysiężnik. No, most w Jarosławiu upamiętnili i most jest nadany imienia Przysiężniaka. No i myśmy teraz złożyli pismo, wniosek do Urzędu Miasta Stalowej Woli, żeby most z
kierunku Brandwica na Stalową Wolę też był nazwany imieniem Franciszka Przysiężniaka. Nie wiem, to się tak stało. Ale co zrobiliście? Proszę? A co zrobiliście? Napisaliśmy taki wniosek, bo takie... Do miasta? Tak, do Urzędu Miasta. No to musicie zebrać miasto. Tak, to miasto się trzeba zebrać, radnych. Tak. I to jednogłośnie trzeba ich zmusić i przejdzie. No w Jarosławiu to znaczy, nie było jednogłośnie. Była petycja, były zbierane jakieś... Poprosi, żeby głosowali, bo radnych nie zmusi. Nie, to znaczy akurat nie jest taka wola, że to chyba to się stanie takie coś. Dużo, im więcej podpisów, tym też łatwiej jest to po prostu udokumentować to. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do pani wójt, panu sekretarzowi, ponieważ jest ku temu okazja, nie ma co prawda pani prezes naszego stowarzyszenia, ale pan wiceprezes mnie tutaj upoważnił, ponieważ jesteśmy w takim ścisłym gronie, myślę, że najbardziej osób zainteresowanych. I mam nadzieję, że w takim gronie się spotkamy. Ja już dzisiaj nieformalnie zapraszam Państwa na 22 listopada do Jarosławia na 110. rocznicę obchodów urodzin ojca Jana. Takie obchody organizuje nasze stowarzyszenie. Tutaj myślę, że czekamy na to, żeby jeszcze może inne organizacje z Jarosławia się włączyły i chcielibyśmy to jak najbardziej należycie upamiętnić tego człowieka w Jarosławiu, bo za wiele o nim się nie mówi w Jarosławiu, dlatego tutaj tak wstępnie już taka moja zapowiedź i oczywiście jeszcze wszystkie zaproszenia, myślę, w formie papierowej Państwo otrzymają na różnego rodzaju stowarzyszenia, czy też imiennie. Bardzo dziękujemy za możliwość tutaj z Państwem posiedzenia. Cieszymy się też, że co roku ta uroczystość ma taki wymiar ładniejszy, można powiedzieć, na co myślę, że Janina Przysiężniak zasługuje. Dlatego do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem na 75. rocznicy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.